Okej, zaczynamy. Witam w takim razie. Andrzej Pluta, przedstawiam się z tej strony. Nadaję z Łodzi. Miło mi Was widzieć. No i oczywiście, jak co tydzień, naszym tematem jest niesłychanie ciekawy projekt Skyway Capital, którego tutaj jestem jakby reprezentantem od wielu miesięcy. No i z bardzo dużą grupą aktywnie budujemy i współpracujemy po to, aby w przyszłości nie żałować, aby wykorzystać ten moment, ten czas, ponieważ firma daje niesłychane możliwości. Już teraz możemy nabyć coś niezwykłego, czyli udziały firmy, którą za chwilkę Wam przedstawię. Skyway jest to nowoczesna technologia transportu strunowego, którą już 39 lat temu rozpoczął wdrażać Anatolij Eduardowicz Junicki, którego tutaj widzicie na zdjęciu. Jest to niesłychanie utytułowana postać na wschodzie. Rosyjski naukowiec, wynalazca, główny instruktor i inżynier projektu strunowego transportu. Kierownik dwóch projektów Organizacji Narodów Zjednoczonych, autor ponad 140 wynalazków, 19 książek i 200 naukowych prac. No i oczywiście jest generalnym dyrektorem Skyway. Wiele nagród, wiele różnych tytułów oraz około 30 w tej chwili już dyplomów wisi w jego biurze, o czym też możecie się tutaj przekonać. Mam tutaj kilka skanów właśnie z tych dyplomów. Także to, co najważniejsze, to naprawdę człowiek, który z wielką charyzmą od tak wielu lat tą technologię wdraża i oczywiście promuje na świat, szuka przez wiele lat oczywiście finansowania. No i w tej chwili poprzez tak zwany crowdfunding udziałowy mamy możliwość wykupywania udziałów i w niedalekiej przyszłości czerpania kolosalnych zysków właśnie dla nas. Tutaj widzicie na tym zdjęciu 15 biur projektowych, gdzie w sumie jest ponad 100 w tej chwili osób zatrudnionych. To osoby, które właśnie są po to, aby przygotowywać projekty, również różne informacje przekazywać nam na bieżąco z tych technologii i z tego rynku, który tutaj się tworzy. Oczywiście promują na całym świecie tą technologię, bo przecież ważne, żeby cały świat się dowiedział i żebyśmy mogli czerpać jak najszybciej, jak największe zyski z obrotu gospodarczego, który będzie tworzony właśnie za sprawą Skyway. Oczywiście to nie są tylko te osoby, ponieważ oczywiście trwa budowa jeszcze parku technologicznego, na którym też jest, nie mam danych, ale kilkadziesiąt osób również pracuje, są inżynierowie, projektanci oraz technicy, którzy też konstruują i składają w tej chwili prototypy, które też będą wystawione na targach w Berlinie od 20 do 23 września. Tutaj jest informacja właśnie, że od 1977 roku pan Junicki już tą technologię rozpoczął wdrażać, ponieważ jest profesorem kolejnictwa, więc zna się na rzeczy i wiedział, że w przyszłości niedalekiej będzie bardzo potrzebna tego typu, bardzo będą potrzebne tego typu rozwiązania, które pozwolą niejako bezpiecznie przewozić pasażerów oraz towary z dużą prędkością, bezpiecznie i przede wszystkim ekonomicznie. Tak? I to właśnie ta technologia absolutnie na to pozwala, czego dowodzą wszystkie ekspertyzy i wyniki z wielu stron świata, niezależnych instytucji. Tutaj oczywiście jest informacja pokazana na zdjęciu, że już w 2009 roku były pierwsze testy. Oczywiście na początku nie wszystko pięknie szło, nie wszystko się tak udawało, jakbyśmy chcieli, ale niestety, no, tak jest. Raz jest gdzieś tam
są wzloty i upadki. Natomiast po tych upadkach w tej chwili naprawdę zmierzamy w bardzo dobrym kierunku i jesteśmy praktycznie pewni, że ta technologia przyniesie niesłychane rezultaty w każdym państwie, gdzie będzie zamontowana. Słuchajcie, warto powiedzieć, że wyróżniamy w sumie na świecie w ciągu ostatniego wieku 25 tak zwanych największych technologii, innowacyjnych technologii. No pierwsze to oczywiście maszyny włókiennicze, parowozy. Dzięki temu mamy w czym chodzić, odzież i włókiennictwo, przemysł oczywiście. Jeżeli chodzi o Polskę, to głównie w Łodzi, czyli w moim mieście, został rozpowszechniony już w XIX wieku. Oczywiście teraz troszkę kuleje, ale nie o tym mowa. Druga innowacja technologiczna to oczywiście kolej, o której tutaj mówimy. Rozszerzymy temat prąd na trzecim miejscu. Też dzięki temu możemy się tutaj słyszeć i oglądać. Petrochemia, produkcja samochodów i paliwa, no i internet też dzięki niemu jesteśmy, widzimy się, możemy zdalnie prowadzić takie webinary, możemy się nawzajem gdzieś tam zapraszać, wspierać i to trzeba właśnie wykorzystywać na takich webinarach i nie tylko, żebyśmy my dla Was mogli. My jako osoby, które troszkę dłużej są w biznesie, troszkę więcej wiedzą, więcej się naczytaliśmy, nasłuchaliśmy. W związku z tym zapraszajcie na te webinary, wykorzystujcie nasz czas, żeby Wam biznes rozwijał się bardzo, bardzo ostro, szybko i dynamicznie, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi. No i teraz szósta innowacja technologiczna to oczywiście Skyway, rozwiązania tutaj naszej firmy. Jak widzicie, przedstawione na tym slajdzie są trzy rozwiązania. Miejskie transport, miejskie oczywiście do transportu przeróżnych materiałów, szczególnych ładunków oraz super szybkie high speed. Te miejskie mają nazwę Unibusy, będą rozwijać prędkość do 150 km na godzinę na dystansie do 200 km na godzinę i one będą podwieszone od kilku do kilkunastu nawet metrów w zależności od potrzeb nad ziemią, więc jakby wykorzystując każde miejsce na ziemi, nad pojazdami, nad budynkami, gdzieś tam nad różnymi drzewami będą mogły przebiegać trasy właśnie linii Skyway. Drugi, ta unikary transportowe, cargo tak zwane, prędkość będą rozwijać troszkę mniejszą, 120 km, ale na dystansie aż do 10 000 km. Duża część tych pojazdów w ogóle wszystkich będzie bezzałogowa, więc tutaj jakby nie potrzeba zmian, nikt nam za kierownicą nie zaśnie, nad wszystkim czuwają elektroniczne zabezpieczenia, lasery, czujniki, radary, kamery. To wszystko po to, żeby nic nigdy nie zawiodło i dowiozło materiał czy też ludzi w odpowiednie miejsce. To jest druga opcja. Natomiast trzecia, high speed, te unibusy, które widzicie, takie kapsuły będą rozwijać zawrotną prędkość 500 km na godzinę. Ja wiem, że są jakieś odnośniki na świecie, w Japonii przynajmniej magnetyczne rozwiązania troszkę szybsze, no ale trzeba zdać sobie sprawę, jak bardzo one są kosztowne. Ile kosztuje tamta technologia pobudowanie 1 km? Ja później będę pokazywał na jednym slajdzie właśnie ceny różnych rozwiązań, no i można się tutaj naprawdę złapać za głowę. Nasze rozwiązania biją na głowę wszystkie inne, dlatego tylko nierozsądni ludzie mogą wybrać inną opcję w przyszłości. Ok?
Tutaj mamy takie tak zwane unibiki, małe kolejki, które będą przewozić od jednej do trzech, czterech osób. W zależności od potrzeb będą się poruszać na jednej szynie, w odległościach nawet między tymi podstawami do 1 km. Słyszałem nawet jeszcze dłuższe odcinki. Więc mogą służyć do różnych celów turystycznych, zwiedzania z góry różnych atrakcji historycznych, czy też do przemierzania na przykład z jednej filii, z biura do drugiej, czy też z akademika do akademika, tak jak w Australii w tej chwili przygotowywują projekty właśnie dla studentów, żeby z górą puścić tego typu linie na szczytach wieżowców, czyli praktycznie nie będziemy nawet widzieć i słyszeć, kiedy ktoś przetransportuje się na drugą stronę, do drugiego punktu wyznaczonego. Tak, jest możliwość ze mną się spotkać. Oczywiście będę odpowiadał na pytania za chwileczkę, jak zdążę, ale oczywiście zaraz podam jakiś tutaj do mnie kontakt. Ok, jedźmy dalej. Tutaj widzicie właśnie te rozwiązania super szybkiej kolejki i miejskiej unibusów. Można wykorzystać w tej technologii nawet dwie te lokomotywy, że tak powiem, na jednym torze, czyli znów wykorzystujemy miejsce. Poza tym ta technologia jest bardzo przyjazna środowisku. Dlaczego? Bo właśnie może zostać zastosowana w każdym terenie tak naprawdę. Czy to będą góry, lasy, rzeki, doliny, morza, jeziora, jest wszystko na to przygotowane. Podpory, które wspierają tą konstrukcję szynową, te tory strunowe, mogą być rozmieszczone nawet co 50 metrów, więc tutaj jakby no, ta rozpiętość jest też duża i wytrzymałość bardzo duża, co powoduje, że mamy no, oszczędzamy oczywiście pola, miejsca, w które normalnie przy tradycyjnych rozwiązaniach kolejowych zajmują setki tysięcy hektarów. Jest brud, smród, no i niestety to wszystko jest już zbyt przestarzałe i niebezpieczne. Tutaj rozwiązania na to pozwalają. Dodatkowo, oczywiście, tego typu kolej nie wytwarza zanieczyszczeń, tak? Jest ekologiczna. Nie wytwarza również hałasu nadmiernego. Oczywiście jakiś szum, jakiś zawsze jest opór powietrza, jest przy okazji takich prędkości, ale jest to na tyle niski poziom decybeli, że nie powoduje jakby reorganizacji gdzieś tam zwierząt. No i oczywiście bardzo tania w budowie, o czym tam za chwilkę też bardziej się nad tym rozwinę. Co jeszcze? Jakie jeszcze mamy w tej technologii korzyści? Socjalna przede wszystkim. Bardzo tanie bilety, bo wiem, że 1 km na zachodzie ma kosztować około 8 dolarów. 1 km, przepraszam, 100 kilometrów przejechanej trasy tą kolejką około 8 dolarów. Bezpieczna, i to jest najważniejszy punkt, taka bardzo poważna wartość dodana do wszystkiego, ponieważ zapobiega wielu nieszczęściom. Na świecie w ciągu roku ginie około 1,5 miliona ludzi, więc dlaczego z tym nie walczyć? Ze wszystkimi innymi chorobami ciężkimi oczywiście naród walczy, a tu mają rozwiązania i powinni to też absolutnie zastosować. Dlaczego bezpieczny? Bo zmierza po swoim torze, niezależnym torze, gdzie nie dojdzie do żadnego konfliktu, zderzenia, tam nie ma skrzyżowań. Są dwa tory, jeden w jedną stronę, drugi w drugą.
nad odległością między poszczególnymi pojazdami, wagonami. Tak jak mówiłem, czuwają systemy zabezpieczeń elektronicznych, które oczywiście nie mogą zawieść wszystkie naraz. W związku z tym absolutnie jest to rozwiązanie bezpieczne, komfortowe, bo bez przesiadek, bez jakby zmian pociągów będziemy mogli przejechać z każdego punktu wyznaczonego do każdego miejsca. Wytrzymałe, ta technologia jest przewidziana w tej chwili na 100 lat poprzez wiele, wiele patentów konstrukcyjnych, o których też chwilkę powiem. Życzliwa dla środowiska, o tym już wspominałem, bardzo mało szkód w terenie, bardzo mało terenu zabiera, a może powstawać na każdym tak naprawdę terenie ciężko nawet dostępnych w górach, lasach i rzekach. Antyterrorystyczna, tutaj też ciężko o jakieś poważne zagrożenia i zasoby naturalne nie wspominałem, oczywiście kolejka będzie napędzana głównie silnikami elektrycznymi, które będą pobierały energię z paneli słonecznych, które będą umieszczone na całej kapsule fotowoltaicznych. No i innowacyjna sama w sobie, nie ma sobie równych i jest ponad innymi standardami. Tak wyglądają tutaj, słuchajcie, rozwiązania napędu. Oczywiście one będą przedstawione właśnie na tych targach w skali 1:1. Można będzie dotknąć, zrobić zdjęcie lub nawet zobaczyć, jak one działają. I tak wygląda również przekrój szyny strunowej. Dlatego strunowa nazywa się, ponieważ w środku, jak widzicie, ma zatopionych kilkaset strun, które są zespolone i oczywiście wszystko jest oblane specjalnym, opatentowanym betonem, na którym idzie powłoka stalowa, kiprofil, szyna i to wszystko jest też oblane specjalnym, opatentowanym ocynkiem. Specjalną metodą ocynkowania jest powlekane, w związku z tym dlatego przewidują tak bardzo długowieczną konstrukcję. Ok, lecimy dalej. Tutaj, jak widzicie, to co już wspominałem, przygotowane mają rozwiązania. Głównie tutaj projekt pochodzi z Arabii Saudyjskiej, bo tam Arabowie lubują się gdzieś w tych wysepkach, stawiają je lub mają ich sporo. W związku z tym, jeżeli tam powstaną wieżowce, to one mogą być połączone, komunikacja między nimi może połączona zostać poprzez właśnie taką strunę, po której w jedną i w drugą stronę w takim ruchu okrężnym będą poruszać się właśnie te mniejsze rozwiązania, mniejsze unibusy. I to, co jest rewelacyjne w tym, to praktycznie taki napęd, takie przemieszczanie się z punktu A do B nie wymaga energii, tak? Czyli 100% jest odzyskana ta energia. I teraz dlaczego? Ponieważ jeżeli rozpiętość tutaj by była około kilometra, to lina zwisa około 50 metrów od pionu. To oznacza, że takie kolejki siłą grawitacji, siłą ciągu potrafią przejechać praktycznie cały odcinek no i to jest rewelacyjne. Dlatego tu będą takie niskie ceny, dlatego to jest tak ekologiczne i ekonomiczne pod każdym względem. No i to, co najważniejsze, słuchajcie, po co my się tu zebraliśmy? Zebraliśmy się po to, ponieważ firma, żeby wdrożyć to wszystko w życie i ruszyć ze sprzedażą technologii na świat, potrzebuje uzyskać certyfikację. Certyfikaty na każde rozwiązanie, każdy podzespół muszą to na takim autentycznym torze, tak zwanym Eko Technoparku, który powstaje w
na Białorusi obok Mińska w miejscowości Morina Gorka. Tam będą trzy tory, już powstają od kilku miesięcy. W tej chwili jest na ukończeniu pierwszy odcinek, pierwszy kilometr toru tego super szybkiego. W przyszłym roku docelowo ma być to kolejne 15 kilometrów. No i równorzędnie powstaje obok tor do tych pojazdów miejskich oraz cargo. Także ten park kilka miesięcy temu kilkaset osób mogło zwiedzać pod Mińskiem. No i oczywiście niebawem będzie kolejna wizyta już w dużo poważniejszym jakby stanie przygotowania będziemy mogli to obserwować. Dlatego na ten park potrzeba około 300 milionów dolarów. Teraz skąd te pieniądze? Oczywiście od nas. Od nas, ponieważ jeżeli dołożymy się do tej technologii, to firma nam w zamian da udziały, tak? Bardzo dużo tych udziałów otrzymamy w ramach pakietów, które jeszcze możemy nabyć na raty. No i to jest najciekawsze. Czyli jest tu zastosowany tak zwany crowdfunding udziałowy. Crowdfunding udziałowy, czyli w zamian za jakieś datki możemy nabyć udziały firmy. W przyszłości będą to akcje o bardzo, bardzo dużej wartości, bo przecież nie trudno sobie wyobrazić, że ta technologia jest niesłychanie potrzebna w całym świecie. Jest wielkie zatłoczenie, wielkie zagrożenie, wiele wypadków. Ciężko to wszystko w tej chwili pogodzić, a nie ma gdzie zmieścić kolejnych pasów drogi. W związku z tym takie rozwiązania nad powierzchnią Ziemi jest absolutnie niezbędne. Dlatego w niedalekiej przyszłości wejdziemy na giełdę w przyszłym roku i te udziały zmienią się na akcje. Będziecie mogli albo je sprzedać, albo otrzymywać przez całe życie wasze czy waszych dzieci, wnuków, dywidendy, bo przecież firma jest przygotowana z każdego kilometra, który będzie powstawał na świecie. Umowa jest tak skonstruowana, że 25% zysków z kilometra jest przeznaczana do Skyway, tak? Dzięki temu te właśnie zyski będą wchodziły w obrót i będą rozdysponowywane w postaci dywidend dla nas, dla udziałowców. Ok? I tu są przedstawionych jest kilka państw, które wyjątkowe wyraziły zainteresowanie. Przede wszystkim Unia Europejska też już ma przewidziany odcinek do budowy Londyn, Berlin, Moskwa, Australia, Sydney, Brisbane. Natomiast Rosja w lutym wyraziła również jakby taką akceptację, na co są dokumenty. Tą technologię chcą również wdrażać u siebie na swoim terenie, bo przecież ona może ich wyciągnąć jakby z takiej dziury gospodarczej, bardzo, bardzo poważnie. Boliwia, Wietnam i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Oczywiście praktycznie wszystkie oprócz Australii państwa czekają na certyfikaty, żeby absolutnie tą technologię bezbłędnie jakby zacząć rozwijać. Australia za chwilkę pokaże, że troszkę wybiega do przodu i już w tej chwili szykuje się na poważny rozwój. Tu mamy też Abu Dhabi, Emiraty Arabskie, Arabowie. Też tu oczywiście nie tylko rozwiązania te strunowe kolejki przewozu osób oraz towaru ich zainteresowały, ale dodatkowo rozwiązania i patenty na użyźnianie piasku, ziemi mało gdzieś tam uprawnej, którą mogą rozprowadzić wodę rurociągami, a te rurociągi oczywiście mogą, ale nie muszą być oparte na konstrukcji,
po której będzie przemieszczać się ta kolej strunowa. Więc słuchajcie, no można gdzieś tam wiele hektarów pustyń zazielenić, użyźnić. Dzięki temu może tam rozpocząć jakieś życie, czy też uprawa roślin i hodowla zwierząt. Na co Arabowie oczywiście przygotowanych mają wiele miliardów dolarów i są wysoce całym tym rozwiązaniem zainteresowani. No i tutaj mamy pana, jak widzicie, pan Rod Hook jest taki nasz główny przedstawiciel na Amerykę Południową. Jest to były dyrektor Ministerstwa Planowania Transportu i Infrastruktury Australii. Na początku roku oczywiście zwiedzał i biura, i firmę, zakłady projektowe oraz ekotechnopark, który powstaje. No i oczywiście tym przedsięwzięciem niesłychanie się zainteresował, a ponieważ właśnie przecież tego typu podobne rozwiązania do transportu osób i towarów wdrażał wiele, wiele lat temu w Australii, więc tu tym bardziej jakby jest to jego tutaj bardzo mocna strona. W związku z tym, że zainteresował się wyjątkowo, oczywiście przygotował, zaprosił niezależną firmę konsultingową MBM, która przygotowała jakby kosztorys i wycenę i ocenę tej konstrukcji, tych rozwiązań. Dzięki temu oczywiście również oni potwierdzili, że w porównaniu do wszystkich innych konwencjonalnych odpowiedników jest to kilkukrotnie niższy koszt technologii niż tych właśnie innych rozwiązań. No więc jakby tutaj już bez dyskusji w tej chwili Australia przygotowywuje się, gdzie w radiu, w prasie, w telewizji bardzo głośno o tym jest. I tam naprawdę chyba na pewno będzie to pierwszy kraj, który ostro ruszy i pierwsze kilometry powstaną właśnie tam. Ale nie tylko tam, bo przecież Słowacja, Irlandia, tak jak mówiłem, Emiraty Arabskie, Rosja też są już o krok od podjęcia współpracy. Tu mamy jeszcze raz kilku przedstawicieli, osoby z władz, z pierwszych stron gdzieś tam gazet wschodnich. Jeszcze raz Rod Hook, Aleksander Lebiec, rosyjski dyplomata i wojskowy, Aleksander Filipienko, były gubernator. Mamy również Igora Piotrowicza, radziecki kosmonauta, Sergiej Grysin. Jest to prezes holdingu Nowotrans, były zastępca ministra transportu Federacji Rosyjskiej i Michał Orłow, profesor, doktor nauk technicznych. Też o tym możecie troszkę więcej przeczytać. Tutaj mamy jeszcze Michała Deliagina, rosyjski ekonomista, politolog, specjalista od reklam, doktor ekonomicznych nauk politycznych. Michał Kazin. Powtarzam, że to są wszystkie osoby, które już zainwestowały i tą technologią się nie wstydzą chwalić i głośno o niej mówić. Rosyjski Michał Kazin, rosyjski ekonomista, statystyk, pisarz, radiowy urzędnik, doradcy prezydenta. Władimir Żyrynowski, tego gościa pewnie znacie, trochę osoba kontrowersyjna, ale jednak lider partii LDPR w Dumie Rosyjskiej, Siergiej Morozow, rosyjski mąż stanu oraz gubernator regionu Ulianowsk w 2006 roku. I już o tym panu Grishin, Sergiej Grishin wspominałem na poprzednim slajdzie. Także co tu więcej dodać? No, skoro takie osoby się zainteresowały, to my nie powinniśmy nawet dyskutować, tylko wsiąść do tego pociągu,
i pędzić, ponieważ coraz szybciej się rozpędza. Za chwilkę możecie nie zdążyć załapać się nawet na ostatni wagon. Wartość Skyway i okazja dla każdego. Dochodowe super inwestycje i przechowywanie kapitałowe podczas krachu finansowego, tak, w postaci właśnie udziałów w przyszłych akcji. Zakup udziałów w Skyway Międzynarodowej Grupy z najlepszym dostępnym rabatem w tej chwili. Możliwość otrzymywania dywidend teoretycznie na całe życie z wykorzystywania i sprzedaży technologii strunowej. Już w tej chwili około 250 tysięcy osób interesuje się tą technologią i chce przyczynić się do jej rozwoju. I tu kilka na koniec jeszcze informacji. Koszt budowy, tak jak wspominałem, jednego kilometra trasy Skyway to od 3 do 5 milionów, bo jest kilka rozwiązań. Koszt natomiast budowy autostrady to 30-50 milionów. Szokująca różnica, prawda? Natomiast koszt budowy jednego kilometra transportu podziemnego 300 milionów. Słuchajcie, szok. Koszt budowy jednego kilometra kolejki Hyperloop, która będzie na targach w Berlinie, jakby konkurencją dla nas. Ale cóż to za konkurencja, skoro kosztuje 10 razy więcej, tak? I sam koszt budowy. Więc no, jakby tutaj wszystkie znaki na niebie mówią, co naród, świat powinien wybrać. I słuchajcie, przed 3 laty, jak zaczęto w ogóle zbierać fundusze na tą inwestycję ekotechnoparku, było duże ryzyko, ponieważ któż by się spodziewał, że to gdzieś tam taka przyszłość odległa, że z fazy projektów, gdzieś tam obrazków przejdzie to do fazy już konkretnych prac. Więc jeżeli było ryzyko, to i udziały były bardzo, bardzo tanie. Naprawdę po kilka centów. W tej chwili, a to i to było na przykład za 1 dolara można było nabyć 2,5 tysiąca udziałów, tak? Szok. Teraz jak to wygląda? Oczywiście znacznie mniej, ale jeszcze jest na wysokim poziomie. Po roku dyskont, czyli ta zniżka zmalała z jednego, za 1 dolara 1500 udziałów. W drugim roku dyskont zmniejszył się na 750 udziałów za 1 dolara, a obecnie mamy 200 dolarów, 200 akcji udziałów za 1 dolara. Czyli jest bardzo, bardzo dużo, nie, dużo mniej, ale słuchajcie, to jest i tak masa, masa udziałów za symboliczne kilkaset dolarów, które jeszcze macie rozłożone na raty. Za rok jeden dyskont przewidywany jest na 20, 30, tak, 1 dolar dostaniemy 20, 30 akcji, a pod koniec 2017 roku będzie to 1 dolar za jeden udział. W przyszłym roku startuje giełda wewnętrzna, na której będzie można wymieniać, sprzedawać, jeżeli już by ktoś tak bardzo chciał się pozbyć kury znoszącej złote jajka. W tej chwili oczywiście za wszystkie udziały spłacone otrzymacie certyfikaty, które oczywiście te numery certyfikatów są zapisane w rejestrze ISIN. Jest to międzynarodowy numer papierów wartościowych, więc to jest naprawdę poważna sprawa. No i teraz już konkretnie przechodzimy do paczek, jakie mamy, pakiety przy starcie. Oczywiście rejestracja jest darmowa, nikt tutaj niczego nie wymaga. Możecie zarejestrować się z linku osoby, która Wam poleci lub poleciła ten biznes. I oczywiście możecie dowolny czas oczywiście spędzać, czytać. Tam jest masa informacji i newsów. Oczywiście te pakiety też macie dostępne na własnej stronie i dopiero później wybrać jakąś opcję. Opcje są następujące. Pakiet za 25 dolarów przez 10 miesięcy, tak? 25 rat. 10 rat po 25 dolarów.
Mamy w ramach tego 26 250 udziałów. Następny za $50 60 400 przez 8 miesięcy, czyli wydamy na to $400. Za $100, czyli za $100 miesięcznie, łącznie 1000 na 10 miesięcy, 175 tysięcy udziałów. No i taki już najciekawszy, najczęściej on tutaj schodzi. Obserwujemy, że te dwusetki są często brane, bo 9 miesięcy, no nie problem to spłacić. 405 tysięcy udziałów. I teraz uwaga, każdy z tych pakietów można dodatkowo nabyć 30% ekstra, ale pod warunkiem, że zrobimy coś dodatkowo. Pierwsza opcja to jest oczywiście w ciągu 24 godzin zapłacenie dwóch rat, tak? Jedna po drugiej na przykład, obojętnie czy za 25, 50, 100 czy 200. A druga opcja to oczywiście wypromowanie i pochwalenie się tym przedsięwzięciem swoim znajomym, którzy po takim webinarze albo po innych materiałach, nagraniach podejmą decyzję, zainwestują też w swoje pakiety, w swoją przyszłość. I w tym momencie trzy osoby, które wykupią też pakiet, otrzymujecie ekstra 30%, czyli w pierwszym pakiecie będzie to 9 tysięcy, w drugim 21,60 i w trzecim aż 144 tysiące, czyli jeżeli byście wybrali tą pakiet za $200, czyli 1800 po spłacie, otrzymacie 549 tysięcy udziałów. Wyobraźcie sobie, na koniec 2017 roku razy 1 dolar, wiadomo ile to jest pieniędzy. Pół miliona dolarów, możecie stać się milionerami dolarowymi bardzo szybko, i to nie jest opowiadanie, to nie jest opowiadanie bajek, tylko poważna sprawa, bo przecież poważni ludzie za tym stoją i technologia już tak naprawdę nie ma odwrotu. Oprócz tego jest wiele innych jeszcze pakietów, bo przecież można nabyć również za 500, 1000, 2,5, 5 tysięcy dolarów na miesiąc. Ale tu już mamy wiele, wiele milionów w każdej paczce. Ale mówię, to wszystko jest do wglądu, każdy może się temu przyjrzeć później. Są pakiety dla dzieci, dla studentów, jest tego masa. Mniejsze, większe. Oczywiście można wykupić również od $15 pakiety za gotówkę właśnie z tej tabeli. I co, podsumowując, jedna akcja w tej chwili kosztuje 0,2 centy, czyli za $1 200 sztuk. Tak jak wspominałem, za 500, pakiet za 500 tysięcy za rok będzie miał wartość dodatkową, wiadomo jak. No i co, to wszystko, może jeszcze tylko podsumuję, że tutaj mamy możliwość zainwestowania już od $15 za gotówkę, a od 25 na raty, wybierając jakiś pakiet. Promując ten biznes, macie niesłychany plan wynagrodzeń tutaj dostępny, który bardzo szybko teraz omówię, bo przecież naprawdę możecie mieć miliony udziałów już teraz, nie wydając setek tysięcy dolarów, ponieważ promowanie, jeżeli podzielicie się tą informacją, to wiadomo, firma też was wynagrodzi. A do tej pory, jeżeli o czymś mówiliście, czy mówicie, chwaląc się dobrym filmem, czy też, nie wiem, dobrym chlebem w piekarni, nikt wam za to nie zapłacił. W tej chwili jest taka możliwość, o której właśnie w tej chwili powiem. Nie będziemy robić przerw, ponieważ zostało 10 minut, no i spróbujemy zrobić to w tym czasie. Słuchajcie, program partnerski, niesłychanie ciekawy. Składa się z kilku poziomów pozycji: klient, partner, konsultant, lider, mistrz, ekspert oraz top ekspert.
Jedźmy dalej. Partner. Jest to pierwsze stanowisko, które otrzymujemy, i tutaj już możemy zarabiać na czterech poziomach wynagrodzeń, tak? Cztery poziomy w głębokości, czyli jeżeli wy zarejestrujecie partnera, który wykupi za $100 pakiet, otrzymacie 15%. Jeżeli on z kolei przedstawi swojej rodzinie, zaprosi innych znajomych, to on dostanie, to od ich znajomych otrzymamy 4% i tak dalej, od kolejnych 2 i 1, tak? Od sumy inwestycji w waszej grupie. I teraz oczywiście płacąc raty 15, 4, 2, 1 otrzymamy co miesiąc. W związku z tym jest to też bardzo fajny takie są dywidendy, które nam płyną przez wiele miesięcy. Konsultant jest to drugie stanowisko. Tu już mamy 5 poziomów wynagrodzeń. 15%, 3, 5, 3, 2, 1. No ale są warunki do spełnienia. Oczywiście bardzo proste, bo inwestycja własna to minimum $100. I w pierwszym pokoleniu minimum dwie osoby, każda też po 100. Czyli łącznie w tym momencie z wami i na pierwszym poziomie ma być $300. Takie są tutaj warunki. Jest konsultant, lider. Lider, prosta pozycja, bo wymaga $200, czyli wy możecie od razu tą kwalifikację otrzymać, jeżeli pakiet ratalny za $200 wykupicie. No i w pierwszym pokoleniu trzy osoby, z których również każda zrobi to samo, tak? Tylko że warunek jest jeszcze jeden. Między wami a pierwszym poziomem, tym bezpośrednim, ma być w sumie zainwestowane $2000. Więc tych osób musi być troszkę więcej, albo wy powinniście mieć większą inwestycję. Dzięki temu otwiera wam się jeszcze więcej możliwości, bo na pierwszym 15%, na drugim 7 już, na trzecim 5, 3, 2 i 1 na szóstym. Tak jest, tak jest. Także pięknie się zapowiada. Wiele osób już jest na tych pozycjach, również w Polsce. Master już mamy tutaj wynagrodzenie aż, słuchajcie, do 9 poziomów. Bo od 7 do 9 jest 0,5%, ale tam jest może być bardzo dużo osób. Wymagania: $1000, inwestycja własna. W pierwszym pokoleniu trzech liderów, czyli te pozycje poprzednie, o których mówiłem, każdy z nich po $200. Suma natomiast jest już znacznie większa, bo $5000. W sumie, tak? Oczywiście poziom pierwszy nie ma żadnych ograniczeń. Możecie mieć 5, 10, 100, 150 tysięcy osób. No problem. To kwestia, jak wypromujecie, bo przecież są materiały, narzędzia internetowe, gdzie można naprawdę bardzo szybko puścić w sieć w swoje kontakty, na listy mailingowe i zdobyć tylu partnerów. Mamy w Polsce tutaj parę osób, które po 50, ponad 100 nawet osób też posiadają. No i ekspert, przedostatni poziom. Aby dojść do tej pozycji, należy mieć inwestycji własnej 5000 dolarów w grupie trzech masterów, trzech mistrzów. W pierwszym pokoleniu jest ich, w pierwszym pokoleniu dwóch masterów, a trzeci może być na obojętnie którym poziomie, w trzeciej linii, tak? Warunek: 10 tysięcy dolarów właśnie w tej organizacji waszej bezpośredniej z wami. No ale otwiera nam się kolejnych 10 poziomów, tak? Czyli tak samo jak było wcześniej. Aha, słuchajcie, jeszcze na pierwszym poziomie mamy 16, nie 15. Na drugim 7, 5, 4, 3, 1. Od 7 do 9 0,5% i od 10 do 20 0,2%. Sobie policzcie,
w postępie geometrycznym, jakbyście po trzy osoby rejestrowali. Każdy zrobiłby to samo. Na 18 poziomie jest ponad 3,5 miliona osób. Teraz sobie wyobraźcie, że każdy bierze najmniejszy pakiet, nawet za $25. Sobie go spłaca przez 4, 5, 10 miesięcy, albo bierze później kolejny, bo przecież zarobił poprzez polecenia, poprzez właśnie te procenty, zarobił na kolejny pakiet i znów go uruchamia. To uruchamia kolejną lawinę i kolejne środki, za które możecie albo wykupić pakiet za gotówkę, na raty, możecie te pieniądze wypłacić, możecie je przetransferować do innych użytkowników, innych wesprzeć, wykupić swojej rodzinie pakiety, tak żeby nie zapomnieli i nie przegapili tej szansy. Ostatni poziom wynagrodzeń, top ekspert do 24 poziomów. Od 21 do 24 jest 0,1%, a warunki 10 tysięcy inwestycja własna i trzech ekspertów łącznie ma się znajdować tutaj 30 tysięcy dolarów. Ale to jest proces, stopniowo robiąc, zrobi się, tak? Czas i tak ubiegnie, więc w którymś momencie może to nastąpić. Jeżeli wytrwamy, będziemy działać, promować, robić prezentacje, nikt Wam też tego nie zabroni. Także tak to wygląda, słuchajcie, kochani, na koniec. Jest tu wiele możliwości. Firma jeszcze przewiduje dla tych osób aktywnych, które nie spoczną na dwóch, trzech, pięciu czy dziesięciu, jeżeli zarejestrują i opłacą dziewięciu partnerów, firma dodaje 1% za bezpośrednie tutaj inwestycje. Od 10 do 20, przepraszam, od 19 zapłaci kolejny procent, czyli plus 15. 2 plus 15 będziemy mieli 17 i od 20 jest trzeci procent dodany. I tak co miesiąc już, bo przecież ten cały zespół co miesiąc powtarza i opłaca kolejne raty. Także to, słuchajcie, wszystko. Ja Was tutaj serdecznie zapraszam oczywiście do rejestracji. Jeszcze dzisiaj ostatni dzień, żeby zarejestrować się na konferencję, która będzie 23 września w Berlinie, a przedtem oczywiście na targi InnoTrans będzie wystawa, będzie masę niespodzianek, goście specjalni. My, bardzo wielu liderów ze świata inwestorów, słuchajcie, tam trzeba być, bo będziecie żałować, że przegapiliście, albo ktoś was nie zaciągnął, nie zebraliście tej informacji, nie uwierzyliście i nie macie swoich udziałów. Albo macie ich tak mało, bo wasza wiara była słaba, że za rok będzie wielki płacz, bo mogliście mieć rok wcześniej ich kilka milionów, ale nie skorzystaliście, bo coś wam stanęło na przeszkodzie. Dlatego przeszkód nie będzie, jak sami uwierzycie, a żeby uwierzyć, tam trzeba być, zobaczyć, poznać, dotknąć, zrobić zdjęcia i pochwalić się tym, bo tym świat już zaczyna się chwalić. W związku z tym, no ja tutaj Wam serdecznie polecam te targi. Nic przez najbliższy rok tak poważnego się pewnie nie wydarzy. A daleko do Berlina nie jest. My tutaj się organizujemy, oczywiście tłumaczenie będzie na język polski, więc szybciutko rezerwujcie bilety na Skype'ie, oczywiście podajemy, gdzie je kupić, w jaki sposób. No i to jakby wszystko na ten temat. Myślę, czy jeszcze coś. Ja tu podam mój telefon na koniec. 532-403-903 e-maila bluta1@gmail.com. Także jeżeli ktoś jest z Łodzi, bardzo chętnie zapraszam do rozmów. Mój Skype.
Andrzej Pluta 4141, to jest mój Skype. No i co? Zapraszam do aktywnego promowania tego typu webinarów. Jutro o 20 prowadzi koleżanka Justyna z Poznania, także też warto to wykorzystać. Zawsze jest któryś dzień, który przypasuje waszym znajomym i to zróbcie, tak? Na koniec tylko powiem, że taka szansa jest na miarę właśnie, jak na wielu nagraniach przedstawiam, na miarę akcji Apple'a, Facebooka, który bardzo dobrze znacie, Google'a. Akcje Google'a w tej chwili są warte ponad $700, słuchajcie. A my mówimy za rok o technologii, która absolutnie jest pewna, że będzie wartość $1. Wiecie, co to jest? $1? Może być 10, 15. Wtedy naprawdę nie będziecie wiedzieć, co z tymi pieniędzmi robić. Tego wam życzę. Tak samo bitcoiny. Bardzo już w tej chwili rozpoznawalna waluta, którą możecie płacić na całym świecie, różne operacje duże robić. Jeszcze 7 lat temu, w 2009 roku, kosztował 0,06 centów. Podobnie jak w tej chwili nasze udziały. A w tej chwili wartość jednego bitcoina to 2250-2300 zł, czyli tam ponad, czy też około $600. Któż by się spodziewał, że tak będzie? Wtedy nikt, bo cóż to była kryptowaluta, cóż to znaczyła firma Google czy Facebook, że się tak rozwiną. Ta technologia Skyway jest przewidywalna, wiemy, że to się wydarzy, bo świat tego potrzebuje. Ja dziękuję bardzo, pozdrawiam i do usłyszenia. Podejmujcie szybko decyzje i działajmy razem. Pozdrawiam, dobranoc.